Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w saloniku dziennikarskim Centrum Kultury Ruczaj, jak zwykle rejestrowanym przez niezależną telewizję internetową program 7. Dziś moim i Państwa gościem jest pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Orzuk. Witam serdecznie. Witam Państwa, dzień dobry. Historyk mediewista, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość jest autorem ponad 300 prac naukowych oraz publikacji adresowanych do szerszego grona amatorów historii. Najnowszą z nich jest dzieło 966 Chrzest Polski. I to jest książka, która ukazała się w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Biały Kruk, partnera dzisiejszego wydarzenia, którego publikację można też zobaczyć i nie tylko zobaczyć na tamtym stoliku. I właśnie tej książce o chrzcie Polski, a przede wszystkim temu, o czym ta książka traktuje, będzie poświęcona dzisiejsza rozmowa w saloniku dziennikarskim. Zanim przejdę do faktów i tajemnic związanych z chrztem Polski, zadam naszemu gościowi pytanie trochę osobiste, jeśli można. Bardzo proszę. Mówią i piszą o panu profesorze, że jest pan nie tylko wybitnym znawcą problematyki średniowiecznej, ale także obrońcą średniowiecza. Obrońcą reputacji średniowiecza, która to reputacja w czasach współczesnych nie jest najlepsza. W kulturze popularnej, popkulturowe postrzeganie średniowiecza jest prześmiewcze, a niekiedy demonizujące i pewnie nie zawsze łatwo bronić epoki, która współcześnie ma nie najlepszą prasę. Ale pan jednak broni. Są po temu pewnie ważne powody. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy albo w dyskursie publicznym właśnie poprzez media, albo w wypowiedziach bardzo znaczących osób, jeśli chcemy kogoś pognębić, to mówimy, że jest ze średniowiecza, że po prostu pochodzi z tej epoki. Albo że ma średniowieczne poglądy. Tak, ma średniowieczne poglądy i nie ma dyskusji już. Jakby to jest zdanie zamykające możliwość jakiejkolwiek dyskusji, gdy ten argument pada. On pada zupełnie bezrefleksyjnie, bo oczywiście funkcjonuje ciemne średniowiecze, zacofane średniowiecze, barbarzyńskie średniowiecze i można by tutaj mnożyć. Tak jest, oczywiście, można by mnożyć te wszystkie epitety, które określają tę epokę, określają ją jako godną najwyższego potępienia, bo temu tak możemy odczuć te intencje. Postanowiłem, zresztą nie jest to oczywiście mój wymysł, ale jako znawca epoki czuję się w obowiązku, żeby mówić o średniowieczu i pokazywać tę epokę w dziejach świata, w dziejach Europy, która rozkłada się na 1000 lat, na tak ogromny okres czasu, jako okres, bez którego nie byłoby ani Europy nowożytnej, ani nie byłoby współczesnej cywilizacji, współczesnej nauki. I myślę, że czymś takim najbardziej dla mnie zasadniczym, ponieważ mnie fascynuje kultura umysłowa, intelektualna. Mnie interesują uczeni, intelektualiści, interesują mnie szkoły, interesują mnie uniwersytety, w jaki sposób one powstały, kiedy, dlaczego, jak tworzono wiedzę, jak poznawano, przy pomocy jakich metod, jak ją przekazywano. I te badania pozwoliły mi na stwierdzenie takich podstawowych, można powiedzieć, faktów, które są związane z naszą współczesną kulturą, z naszym współczesnym sposobem myślenia. Bo wszyscy z Państwa słyszeli słowo scholastyczny,
jako coś, co również jest pejoratywne. Tak, też, też tak, oczywiście. Niespecjalnie co jest pozytywne. Tak, dlatego że słowo scholastyczne ma określać jakąś sztywność myślenia, ma określać jakieś takie zafiksowanie na... Doktrynerskie. Tak, doktrynerskie, tak. Na drobnych problemach, równocześnie nierzeczywistych problemach. Tymczasem scholastyka to jest, można powiedzieć, bardzo racjonalny sposób myślenia i wszyscy posługujemy się kategoriami, które w ramach tego systemu myślenia scholastycznego, czyli szkolnego, czyli od szkół elementarnych, czyli szkół parafialnych, jesteśmy na terenie blisko kościoła parafialnego. W średniowieczu to był ten pierwsze ogniwo szkolne, czy potem także uniwersytetów. Mianowicie w tej metodzie scholastycznej zostały określone metody racjonalnego myślenia. To, że najpierw, jeśli mój interlokutor albo mój bliźni stawia jakiś argument, to ten argument, żeby obalić, trzeba przeprowadzić bardzo określone, wedle określonych reguł, można powiedzieć, postępowanie, żeby przy pomocy argumentów obalić twierdzenie, sądy, można powiedzieć, drugiego człowieka. I to jest coś, co jest najbardziej istotne. Mianowicie średniowiecze stworzyło cały, można powiedzieć, sposób i metodę racjonalnego myślenia. Może wyjaśnię to na przykładzie. Cała szkoła średniowieczna, i to się bierze z tradycji starożytnej, greckiej, rzymskiej, opierała się na lekturze dzieł. Na lekturze dzieł. Brano autora, jego dzieło i uczony, intelektualista, starożytny, potem średniowieczny, czyta i komentuje. Następnie stawia odpowiednie pytania do tekstu. Próbuje na te pytania odpowiedzieć, ale w związku z konkretnym tekstem stawia także problemy natury ogólniejszej. I również tutaj, już posługując się nie tylko tym dziełem, ale całą swoją dotychczasową wiedzą, formacją, próbuje na to pytanie odpowiedzieć. I równocześnie, co ciekawe, przy każdym takim problemie on rozważa wszystkie argumenty nie tylko za rozwiązaniem, które stawia, ale także wszystkie argumenty przeciw temu rozwiązaniu, a na dodatek jeszcze musi wszystkie te argumenty, które są przeciw, obalić po to, żeby pokazać, że jego rozwiązanie ma charakter racjonalny i zgodny z wypracowanymi metodami logiki arystotelesowskiej, no bo stąd się bierze cała średniowieczna nauka, a więc wszystkie kategorie myślenia racjonalnego, nie opartego tylko o emocji, nie opartego wyłącznie na przeświadczeniu, ale na argumencie i na tym, co średniowiecze, stąd się bierze podstawowa definicja prawdy, veritas est adequatio rei ad intellectum, czyli coś, co rzeczywiście oznacza zbadanie i poznanie przedmiotu, którym się interesujemy. I od tej strony, już pomijając to wszystko, co jest w dorobku zarówno literackim, architektonicznym, można powiedzieć, jeśli chodzi o dzieła sztuki, no trudno sobie wyobrazić, żeby wspaniałe dzieła sztuki romańskiej, gotyckiej, ale także karolińskiej, a więc wieku IX, czy z końca wieku VIII, wieku IX, z początku wieku X, kiedy ten okres był uważany za najciemniejszy, za ten, który kompletnie pogrążał Europę w barbarzyństwie. Ale kiedy sięgniemy do rękopisów z czasów Karola Wielkiego, którego też się uważa za jednego z tych wielkich barbarzyńców, czy z jego następców, czy pojedziemy do Aquisgranu, zobaczymy dzieła, które powstały właśnie z inicjatywy Karola i jego następców, to nagle otwieramy oczy, że przecież tu jest dużo Rzymu, że tu jest dużo Grecji, że tutaj mamy korzenie i pokazuje się nagle, że średniowiecze przetrawiło dorobek starożytny, ten gloryfikowany, ten, który stanowi pewną normę dla, powiedzmy, obiektywną dla wszystkich, w szczególności dla
ludzi żyjących w oświeceniu, że to, co jest rzymskie, to, co jest antyczne, to jest właśnie godne, natomiast potem jest to załamanie i dopiero renesans. I dlatego tak mściwie niektórzy mówią renesans karoliński, żeby tak pomniejszyć średniowieczność, a uwypuklić renesansowość, podczas gdy to nie renesans jako pierwszy uprzystępniał Europejczykom dorobek myśli antycznej. Ale... I całe przyjęcie, recepcję tego dorobku, bo to, że Platon, to, że Arystoteles weszli w sposób myślenia i on jakby stanowi fundament myślenia filozoficznego, ale także w różnych dziedzinach wiedzy, bo przecież na tym opierała się starożytna nauka, a potem także kontynuowana nauka średniowieczna. Więc tutaj pola do obrony, do uświadomienia, do wyjaśnienia jest naprawdę bardzo wiele. I myślę, wnosząc z tonu pana profesora, odniósł pan już wiele sukcesów w tłumaczeniu tego, zwłaszcza studentom. Zresztą zdaje się, że tak, otrzymał pan również nagrodę za po łacinie bardzo się ładnie nazywającą. Wyleciała mi ta nazwa w tej chwili. Pro arte docendi. Pro arte docendi, to sztuka uczenia i w sposób przekonujący, przystępny i pociągający. Przejdźmy do sztuki pisania i odkrywania przeszłości. Mam szereg pytań jako czytelnik pana książki i myślę, że co najmniej część z tych pytań również państwo mogliby zadać. A jeszcze pewnie inne, na które przyjdzie czas, kiedy skończymy naszą rozmowę tutaj przy stoliku, a państwo będą mogli przez mikrofon te pytania od siebie zadać. Na początek już ta data dała mi do myślenia. Ona nigdy nie dawała mi do myślenia, dopóki nie przeczytałem tej książki. Bo tu jest bardzo obfity fragment, część książki, która mówi o tym, co było wcześniej. I to nie tylko, co w Polsce było wcześniej, na terenach dzisiejszej Polski, ale co się w ogóle działo w Europie wcześniej. I dlatego stawiam pytanie, 966 rok, dlaczego tak późno? Jak pan sam przypomina w tej książce, na terenie dzisiejszej Karyntii, Styrii i Krainy, wódz tamtejszego plemienia słowiańskiego o wdzięcznym imieniu Boruta, Takie miał imię, zgodził się na chrzest dwóch swoich synów, też bardzo ładnie się nazywali, Kakacjusz i Chotimir, już w połowie ósmego wieku, czyli 200 lat przed tym, gdy nastąpił chrzest Mieszka I. Cyryl i Metody, a później sam Metody, chrystianizowali w IX wieku ogromne połacie Europy Południowo-Wschodniej z państwem wielkomorawskim włącznie. Czesi dołączyli pod koniec IX wieku, a my grubo po nich w drugiej połowie X. Dlaczego? Tak się ociągaliśmy z przyjęciem chrześcijaństwa. Tak można by było odczytać te moje wywody jako ociąganie się plemion, które zamieszkiwały nad Odrą i Wisłą z przyjęciem chrześcijaństwa, ale trzeba jednak wejść troszeczkę głębiej w ówczesną Europę, wyobrazić ją sobie i także wyobrazić sobie świat słowiański, w którym funkcjonowały plemiona, które stworzyły Polskę, czyli przede wszystkim plemię Polan i plemiona sąsiadujące z Polanami. To jest rzecz fascynująca. Mianowicie Słowianie, którzy mieli swoje siedziby nad środkowym Dnieprem, Prypecią i Dniestrem, rozprzestrzenili się, to znaczy rozsiedlili się na dużych obszarach Europy dopiero właściwie od pierwszej połowy VI wieku. Rozpoczęli taką wielką ekspansję na południe, na Bałkany, ale potem także łukiem Karpat w kierunku właśnie górnej Wisły, górnej Odry, górnej Łaby. I VI wiek, początek VII wieku, to jest jakby zasiedlenie tego ogromnego obszaru między Łabą, między Dunajem i jeszcze południem, ponieważ zeslawizowali także starożytną Helladę z Peloponezem włącznie.
i oczywiście po Morze Bałtyckie i wschód, który był, tam się mieściły te prasiedziby słowiańskie. Więc oni, kiedy wyobrazimy sobie, jak oni zajęli ten obszar i w którym momencie i gdzie weszli w kontakt ze światem chrześcijańskim. Okazuje się, że właśnie w pierwszej połowie VI wieku weszli w kontakt przede wszystkim ze światem bizantyjskim, chrześcijańskim, z cesarstwem bizantyjskim, walczyli w czasach Justyniana Wielkiego, zajmowali ogromne obszary. Tutaj, jeśli chodzi o właśnie północne rubieże cesarstwa, tu się zetknęli. Ale też nie słyszymy od historyków bizantyjskich o jakichś konwersjach Słowian. Właśnie te, o których mówię, to są jednak dopiero późniejsze, kiedy oni weszli w kontakt ze światem chrześcijańskim na zachodzie, z Italią i z Bawarią. To są te obszary, gdzie oni się zaczęli kontaktować ze światem chrześcijańskim. Więc oni dosyć długo żyli w tym kręgu swoich tradycyjnych pogańskich wierzeń, a te zewnętrzne, najbliższe kontakty ze światem bizantyjskim, ze światem łacińskim na pograniczu Italii i Bawarii, tutaj dopiero przyniosły, ale też po ponad stu kilkudziesięciu latach. Pierwsze konwersje właśnie synów księcia Boruty, który władał Słowianami zwanymi karantańskimi, więc tak. Natomiast wnętrze całej słowiańszczyzny było oczywiście penetrowane przez kupców chrześcijańskich. Potem Słowianie brali w niewolę chrześcijan na terenach bizantyjskich, gdzie rzeczywiście łupili te terytoria, gdzie dawali się ogromnie we znaki, ale ta ludność tworzyła niewielkie enklawy właśnie w morzu tego pogaństwa i nie przyniosła jakby trwalszych rezultatów. Dopiero proces jakby chrystianizacji słowiańszczyzny rozpoczyna się w momencie, kiedy zaczynają się tworzyć struktury państwowe. One tworzą się najpierw na styku ze światem cywilizowanym, bo tutaj oni mają najwięcej wzorców do tego, żeby naśladować, czyli tworzyć struktury monarchiczne, tworzyć monarchię. I wraz z powstaniem tych monarchii właśnie w niedługim czasie, czasami oczywiście tak jak w przypadku Rusi to jest ponad 120 lat, ale w przypadku Wielkich Moraw to kilkanaście lat po powstaniu monarchii książę Mojmir przyjmuje chrzest. Czy w przypadku Słowian Pannońskich książę Prybina także przyjmuje chrzest niebawem po zorganizowaniu tego państwa. I tak to właśnie idzie. Czyli dopiero można momencie, powiedzieć, że w związku z tym, jeśli początki protopaństwa piastowskiego datować na lata X wieku, to może aż tak dużo czasu nam to nie zajęło. Nagle no mogło, właśnie, więc to osiąganie było 20-30-paroletnie zaledwie, więc to tak. Tak przy okazji, kto był, można tak powiedzieć, pierwszym historycznym władcą Polan? Historycznym, kto był pierwszym władcą? Ja pamiętam jeszcze z mojej młodości, ze szkoły, no dyskusję, że kto był pierwszym historycznym? No Mieszko był pierwszym, a ci przed nim to co byli za jedni? Bo oni byli, nie byli? No wszyscy oczywiście zgadzali się, że no, Piast jest legendarny, no ale co zresztą? Tak, no teraz nawet przeważa pogląd, że Piast był osobą rzeczywiście żyjącą, dlatego że w tradycji dynastycznej zapisanej przez Galla Anonima mamy wymienionych przodków aż do ojca Piasta, czyli Chościski. Mianowicie ojciec Mieszka Siemomysł, jego dziad Leszek, jego pradziad Siemowit, jego prapra Piast i Chościsko. To są wszyscy przodkowie. Przed Piasta. Tak jest. Wszyscy przodkowie Mieszka. I z punktu widzenia tradycji dynastycznej wszystkie te osoby należałoby i trzeba uznać za postaci przodków Mieszka. Problem w tym, że nie mamy tylko ich oświetlonych źródłowo. Mamy tradycję dynastyczną, która mówi, że Siemowit z powodu niegodziwości popiera był pierwszym księciem i mnie uczono, nawet na uniwersytecie, mój mistrz profesor Wyrozumski mówił, że pierwszym władcą państwa polańskiego był Siemowit. No bo zgodnie z tą tradycją dynastyczną
uważano, że ziarno prawdy w tej legendzie o niegodziwym popielu jest i że pierwszym księciem gnieźnieńskim właśnie był Siemowit. Natomiast poprzez badanie głównych ośrodków państwowych, kiedy one powstały, co wiąże się z powstaniem struktury państwowej, czyli Poznania, Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Giecza, Grzybowa i grodów sąsiadujących właśnie w ziemi gnieźnieńskiej. One powstały w trzeciej, czwartej dekadzie X wieku. Stąd twórcą państwa był ojciec Mieszka, Siemomysł. Więc tak wynika z prostej analizy wyników badań właśnie archeologicznych. Zatem cofnęliśmy się kilka pokoleń w historyczność, można powiedzieć. Pewna pani senator z Wrocławia, z wykształcenia kulturoznawca, prywatnie żona byłego ministra kultury, w związku z uroczystościami jubileuszu Chrztu Polski stwierdziła, że o Mieszku niewiele wiemy. Tu cytat, poza tym jednym, że został ochrzczony. Koniec cytatu. Czy rzeczywiście wiemy tak mało, jak twierdzi pani senator, skądinąd mająca pewność, że na pewno ten Mieszko, o którym prawie nic nie wiemy, na pewno gwałcił i rabował. Więc skoro wiemy, że tylko się ościł, to skąd wiemy, że gwałcił i rabował? Więc tak. No, skąd czerpiemy wiedzę o Mieszku? Tutaj odnosząc się do tej wypowiedzi, z całą odpowiedzialnością jako historyk mogę powiedzieć, że mamy sporo informacji źródłowych o Mieszku. I to nie z jednorodnego źródła, tylko z wielu źródeł powstałych w różnych środowiskach. I to też jest fascynujące, bo mamy informacje o Mieszku, które powstały w kręgu cesarstwa, poczynając od najstarszej wiadomości w kronice Widukinda, kronikarza saskiego Benedyktyna z Nowej Korwei, który przekazał nam informacje o państwie, o Mieszku i o państwie Mieszka z lat 963-967. Potem mamy kronikę Titmara, biskupa merseburskiego, która już nam na cały okres jego życia do śmierci Mieszka podaje cały szereg informacji. Mamy roczniki powstałe w cesarstwie, przede wszystkim roczniki kwedlinburskie, czyli w takim ośrodku ważnym dla cesarstwa, jednej z siedzib cesarstwa w Kwedlinburgu. Mamy sporo informacji zapisanych. Mamy tradycję dynastyczną w postaci kroniki Galla Anonima. Powstała co prawda na dworze Bolesława Krzywoustego na początku XII wieku, ale jest to zapis tradycji. I też Mieszko jest tam obecny, jego przodkowie, jego następcy w pierwszej księdze tej kroniki. Mamy zapisy rocznikarskie o Mieszku i o jego rodzinie. Mamy także obszerną relację kupca żydowskiego Ibrahima ibn Jakuba z zimy 965-966 opisujących państwo Mieszka i także jego panowanie. To już państwo wiedzą, dlaczego ta książka może być taka obfita. Mamy biografie historyków współczesnych, nie mniej obszerne niż właśnie ta moja książka poświęcona Mieszkowi, więc wcale nie jesteśmy w sytuacji tak dramatycznej, że mamy tylko jedno. To trzeba dać znać pani senator, żeby ona jakoś się uspokoiła w tej kwestii, że tak mało wiemy. Czy potrafimy na podstawie wiedzy o ówczesnych realiach politycznych, cywilizacyjnych, kulturowych podjąć próbę wolną od niebezpieczeństwa anachronicznego myślenia, zrekonstruowania motywów, które kierowały Mieszkiem I, no i prawdopodobnie jednak także jego bliskim otoczeniem. On tak doniosłej decyzji władca na pewno nie podejmował sam. Co zdecydowało o tym, żeby zwrócić się do Bolesława Czeskiego, no skądinąd mającego reputację bratobójcy. Tak. Rzeczywiście był bratobójcą. To nie była tylko kwestia reputacji. Tak. Zasłużona reputacja. Ale był bratobójcą. No a tym niemniej miał także córkę Dobrawę i co więcej, no, wydawał się z jakichś powodów właściwą osobą, żeby do niej zwrócić się. Ale też skąd w ogóle sam pomysł? Jednym słowem, zechce pan profesor naświetlić przesłanki myślenia na różnym poziomie Mieszka I,
które doprowadziły do tego, co się stało w 966. Można pewne supozycje poczynić, mając do dyspozycji źródła i cały kontekst historyczny ówczesnej tej części Europy, więc nie jesteśmy skazani wyłącznie na wyobraźnię swoją, wyłącznie na zupełnie pozbawione podstaw domysły, czy takie sądy, jak tutaj zostały wyrażone przed chwilą. No, były jeszcze interpretacje, które powstały w konfrontacji z polskim kościołem w latach 60. Tak. Kościół przygotowywał się do tysiąclecia chrztu Polski, a propaganda gomułkowska oczywiście też nie chciała być gorsza, tylko dla niej to po prostu Mieszko przeciwko Niemcom wymyślił chytry fortel. No i tak upraszczając, oddzielano tą akcesję do chrześcijaństwa z wszelkiej motywacji duchowej. Tak, czysta kalkulacja polityczna. Tak, instrumentalna. I takie myślenie jest bardzo mocno zakorzenione i jest ono bardzo powszechne w rozmaitych ujęciach podręcznikowych czy w literaturze, że Mieszkiem kierowały wyłącznie jakby powody natury politycznej czy militarnej wynikającej z sytuacji. Możemy rzeczywiście zauważyć rzecz bardzo istotną, mianowicie to, że Mieszko po klęskach, o których pisze właśnie Widukind, kronikarz saski w 963 roku, kiedy przegrał wojnę i to przegrał ją z Kretesem, bo przegrał dwie bitwy, zginął jego brat, jego władztwo zostało złupione z Wieletami, którymi dowodził buntownik saski graf Wichman i musiał szukać wyjścia z sytuacji. Tyle, że tutaj ta analiza właśnie stara zatrzymuje się na takim poziomie, że właśnie wtedy, żeby Mieszko nie został zdominowany przez Niemców, a agresorami nie byli Niemcy, tylko byli Wieleci, byli jego sąsiedzi, Słowianie, wrogowie Niemców, zresztą śmiertelni wrogowie Niemców, dowodzeni przez buntownika, człowieka, który zbuntował. Tak, to bardzo ciekawa postać. Myślę, że o Wichmanie jeszcze kilka słów za chwilę może sobie powiem, ale dokończmy ten wątek. Tak, tak, dokończmy ten wątek. I właśnie związał się z sojuszem z Bolesławem Czeskim, wręcz na ten sojusz był skazany. I traktował to wszystko instrumentalnie po to, żeby jakby ocalić swoje państwo. Trzeba jednak zauważyć, że Bolesław Czeski był jedynym chrześcijańskim sąsiadem monarchii Mieszka I, która tutaj terytorium muszą składała się z Wielkopolski, Kujaw, części Mazowsza, ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, bo wtedy o takim terytorium władał Mieszko i na południu, mający Małopolskę i Śląsk, która była pod rządami właśnie Bolesława Czeskiego, ojca Dobrawy. Natomiast oczywiście graniczył z Wieletami, którzy byli jego śmiertelnymi wrogami. Na północy graniczył także z Pomorzanami, którzy często łączyli się z Wieletami, jak chociażby Wolinianie, którzy potem w 967 roku uderzyli. Tak jest, ale też pod wodzą Wichmana. Miał także za sąsiadów Prusów, miał, którzy żyli w strukturach plemiennych, więc no tutaj sojusz z nimi nie był łatwy, bo nie było z kim zawierać tego sojuszu, ale miał na wschodzie potężną Ruś Kijowską, o której pisze, że sąsiadowała z państwem Mieszka Ibrahim Jakub. Ruś była wtedy u szczytu potęgi. Zniszczyła właśnie w 965 roku Haganat Hazarski, potężne władztwo nad Morzem Kaspijskim. Wielki Książę Światosław wtedy zdobył ich stolicę Itil. I miała także za sąsiadów potężnych Węgrów, którzy przez pół wieku atakowali Europę. Mógł, nie musiał się wiązać z Bolesławem Czeskim, mógł wiązać się ze Światosławem albo z jednym z wodzów węgierskich, zyskując pomoc przeciwko... Więc tutaj też trzeba ten argument taki wysuwany wyłącznie jakby w kontekście niemieckim osłabić, dlatego że Mieszko miał różne możliwości wyboru. I na pewno się nad nimi zastanawia. Co do tego nie ma wątpliwości, dlatego że to byli jego sąsiedzi, najbliżsi sąsiedzi, więc musiał spośród... A problem z Bolesławem jeszcze był taki, że Czesi do połowy X wieku byli śmiertelnymi wrogami Polan. O tym się zapomina zupełnie, dlatego że byli... I byli nimi do spółki z Wieletami. Tak, byli do spółki z Wieletami i
z powodu tego zagrożenia między innymi powstało państwo polańskie zorganizowane przez ojca Mieszka Siemomysłu. Ale ten sojusz się rozpadł właśnie pod wpływem Ottona I, który, króla niemieckiego, który nie tolerował sojuszu Bolesława z poganami i jakby przymusił Bolesława do tego, żeby porzucił ten sojusz. W związku z tym to zagrożenie minęło, ale Bolesław przejął kontrolę nad Małopolską i Śląskiem, czyli tymi terytoriami, które przylegały bezpośrednio do monarchii Mieszka. Więc tu jest ten powód polityczny, że Mieszko się zdecydował na sojusz ze swoim dawnym wrogiem Polan właśnie, co też nie było rzeczą łatwą. To jest jakby na tym pierwszym poziomie kontekstu. Ale też przyjaciół nie było za wielu. Ale też przyjaciół nie było za wielu. I z kolei następna sprawa to jednak do tej pory Mieszko funkcjonuje w świecie, który jest określany przez historyków jako świat barbarzyński. To znaczy w tym sensie, że świat pogański w stosunku do Bizancjum, dawnego cesarstwa i w stosunku do świata pokarolińskiego, czyli cesarstwa ottońskiego, był światem barbarzyńskim. Z całą konsekwencją o wiele niższym poziomie funkcjonowania nie tylko w zakresie kultury materialnej, ale organizacji społeczeństwa, poziomu życia i tak dalej, i tak dalej. No i nieprzyjemne obyczaje w stosunku do wdów. No, i wiele innych jeszcze. Przede wszystkim prawo zemsty rodowej, która tutaj była rzeczą niezwykle trudną w relacjach społecznych, w relacjach plemiennych, bo to prawo odwetu działało destrukcyjnie na społeczności wewnątrzplemienne. Czyli mógł jako władca barbarzyński, ale znający świat już trochę, no mógł orientować się na to, co, tak. Że ten świat chrześcijański, którego najbliższym i przedstawicielem były Czechy, tak były jest. Czechy, graniczące, że w tym świecie było coś pociągającego, tak. Coś niebarbarzyńskiego, tak. Coś, co i to mogło imponować. Tak, i to jest coś, co na pewno mu imponowało. Nie tylko z powodów militarnych. Prawda? Nie tylko z powodów, ale także z wszelkich innych powodów. Bo tutaj musimy jednak założyć, że to nie było tylko wyłącznie wąskie patrzenie militarne, że to da mu ratunek dla monarchii. Więc to jest jakby drugi kontekst, ale trzeci kontekst jeszcze jest taki, że przecież Mieszko związał ze swoją monarchią już społeczności kilkunastu różnych plemion, mających różne tradycje religijne, jednak każde plemię miało własne odrębności. I teraz tak, albo pozostawało mu tak, albo tworzyć ogólnopaństwowy, piastowski kult pogański i tą drogą poszedł Włodzimierz Wielki na Rusi, tak. Żeby stworzyć coś, co łączyło wszystkie te plemiona w sensie religijnym, bo ta sfera była niezwykle ważna dla. To w ogóle osobny temat, tym nie zajmiemy, ale to tak, wyrachowanie Włodzimierza w tej sprawie było tak. I Mieszko mógł pójść tą drogą, nie poszedł tą drogą, natomiast postanowił zrobić wielki krok do przodu, czyli właśnie przyjąć wiarę chrześcijańską. I to też jeszcze nie sięga tego najgłębszego pokładu, dlatego że ten najgłębszy pokład dopiero jakby mógł zaistnieć, czyli nawrócenie się Mieszka i to autentyczne przyjęcie przezeń wiary w Chrystusa mogło nastąpić wtedy, kiedy więcej usłyszał o Chrystusie, więcej usłyszał o chrześcijaństwie. To przesłanie Ewangelii musiało do niego dotrzeć bezpośrednio, a dotarło wtedy, kiedy po układach z Bolesławem Czeskim przybyła Dąbrówka wraz z misjonarzami do Mieszka. I wtedy mamy ten najgłębszy moment, czyli właśnie ten moment, że Mieszko nie instrumentalnie, a szczerze przyjął wiarę chrześcijańską. Czy do małżeństwa doszło przed jego chrztem, czy po? Do małżeństwa doszło przed, dlatego że mamy bardzo wyraźny w rocznikach zapis Dubrawka ad Mesconem Venit pod 965 roku, co oznacza przybycie po układach, po zawarciu układów małżeńskich, przybycie Dąbrówki do państwa mieszkowego, i zgodnie z ówczesnym porządkiem zawarcie małżeństwa. Z warunkiem oczywiście, że Mieszko przyjmie chrzest i tutaj mamy tylko dwie relacje, które pokazują nam, że Dobrawa
mocno się przyczyniła do tego, żeby przyjął wiarę chrześcijańską. Tradycja dynastyczna mówi, że postawiła mu warunek, że małżeństwo nie zostanie dopełnione, czyli nie rozpocznie pożycia, dopóki nie przyjmie chrztu. Natomiast w tradycji, którą nam przekazał Thitmar, również rola Dobrawy jest tak samo pokazana, tylko że jakby inaczej, że po zawarciu małżeństwa Dobrawa we wszystkim ustępowała Mieszkowi, nawet wraz ze złamaniem Wielkiego Postu, bo tak to nam przedstawia, po to, żeby go, jego serce skłonić do przyjęcia wiary. Więc jakkolwiek te dwie tradycje zbiegają się w tym jednym punkcie, co do roli Dobrawy, natomiast nie ulega wątpliwości, że małżeństwo wtedy nastąpiło, kiedy ona przybyła. Zresztą tutaj musimy wyraźnie rozumieć kontekst, mianowicie ówczesne małżeństwa dynastyczne, nawet jeśli były zawierane poprzez najpierw układy małżeńskie, a potem rzeczywiście małżonkowie jednoczyli się, to jeszcze nie było wypracowanej takiej formuły tak zwanego ślubu kościelnego, bo to może nas zastanawiać. Dopiero obowiązek zawierania małżeństw w obliczu przedstawiciela Kościoła, czyli duchownego, to jest od XI wieku. Od XI wieku, a w Polsce dokładnie od legacji Piotra z Capui, od roku 1197, legat papieski nakazał, że od tej pory małżeństwa powinny być zawierane w obecności księdza. I żeby jeszcze taki szczegół, i te małżeństwa były zawierane, ale nie w kościele, tylko przed, można powiedzieć, portalem kościoła, przed bramą kościoła, przed drzwiami kościoła. Dopiero później się ukształtował obyczaj, że ślub był zawierany w kościele przy ołtarzu. Więc tutaj te małżeństwa były zawierane jeszcze w sposób tradycyjny i kościół to zupełnie tolerował, znaczy akceptował. Co w ogóle wiemy o Dobrawie spolszczonej na Dąbrówkę? Bo relacje kronikarzy są dosyć rozbieżne, dlatego że Gal Anonim w superlatywach. Thitmar też pisze. Thitmar w superlatywach, a niejaki Kosmas bodajże. Tak jest. Czech, Kosmas. No mnie z błotem wymieszał tę swoją rodaczkę z kontynentu. Tak, i tutaj musimy spojrzeć bardziej na Kosmasa, dlaczego tak pisał nie tylko o Dobrawie, ale Kosmas również to posunął pisał... się nawet do argumentów z wieku, że... Tak, że była bardziej leciwa. Co taka stara, to się w ogóle do żeniaczki grała, prawda? Tak, to brutalnie grał. Tak, bardzo niechętnie i bardzo złośliwie o niej napisał, ale... Kosmas pisał złośliwie w ogóle o piastach i tu była jakaś zadra, że to, co miał za złe, w szczególności Bolesławowi Chrobremu, Bolesława Rudego, brata, bratanka Dobrawy, bo bratem był Bolesław II, książę czeski, następca po ojcu Dobrawy, na tronie czeskim, dlatego że Bolesław Chrobry Bolesława III Rudego oślepił, odsunął od tronu, przejął tron praski w 1003 roku na kilkanaście miesięcy i tutaj te zadry powstały, które w tradycji czeskiej były bardzo, że tak powiem, pamiętane. Na pewno jeszcze pamiętają. Tak jest, a my im pamiętamy to, że ich książę Brzetysław w 1039 roku... Ukradł relikwie. Ale nie tylko, ale zniszczył całą wszystko, monarchię. Tak jest, zniszczył, spalił dorobek całej tego pięknego okresu. I rzeczywiście jako z polskiej świadomości ten Brzetysław dosyć słabo funkcjonuje, a musimy powiedzieć, że był to morderca pierwszej monarchii, że jego atak w 1039 roku doprowadził do całkowitego zniszczenia dzieła pierwszych piastów, nie mówiąc już o tym, że i ciało świętego Wojciecha, którego jego przodkowie wypędzali dwukrotnie z Pragi jako biskupa,
wymordowali jego rodzinę właśnie brat Dobrawy Bolesław. Jego ojciec Dobrawy był mordercą brata swego, świętego Wacława. Natomiast brat Dobrawy, tutaj bardzo nierówno się w rodzie Przemyślidów rozkładało, wymordował braci świętego Wojciecha. Wymordował 5 braci w sposób taki z zimną krwią, dlatego że zagwarantował im pod przysięgą bezpieczeństwo. Kiedy oni w niedzielę byli w Libicach, to był główny gród rodu Sławnikowiców, z którego pochodził Wojciech. W niedzielę, w czasie mszy świętej, ludzie Bolesława II otoczyli kościół i mimo wcześniej złożonej przysięgi, że nie będzie wyciągał ręki na ich życie, kazał ich wszystkich wymordować. Więc, a z kolei siostra Dobrawy, Maria Mlada, była mniszką benedyktyńską i umarła w opinii świętości. Brat Dobrawy też przez jakiś czas cieszył się takim autentycznym strykwas, Krystian Strykwas, opinią o tym, że jest bardzo, bardzo pobożnym, ale no, w tym rodzie Przemyślidów tak bardzo nierówno się to wszystko rozkładało i zbrodnia mieszała się, znaczy nie mieszała się, tylko jedni no, krwawo rządzili, a kobiety się modliły i były właściwie tutaj, odegrały ogromną rolę w dziejach Czech, ta właśnie Mlada Maria, czy Dobrawa w dziejach państwa piastowskiego. Aczkolwiek wcześniej zdarzyła się Drohomira. No tak jest. Drohomira, która cofnęła na moment Czechy z etapu szczecińskiego do tak, pogańskiego z powrotem. Tak, ale to było wcześniej. Doprowadziła do śmierci swojej teściowej świętej Ludmiły, czyli tutaj... Przerażamy państwa tak chyba jest, trochę. To chyba nie. Poszliśmy po prostu w straszne historie. Więc przejdźmy do tego, co budujące, a z pewnością budujący był sam chrzest i jego następstwa, jego konsekwencje. Co my wiemy o tym samym chrzcie, prócz tego, że zapewne odbył się Wielką Sobotę roku 966, ale czy wiemy gdzie? Czy wiemy w jakim towarzystwie? Czy wiemy z czyich rąk? Takiego czeskiego księcia Bożywoja to osobiście chrzcił święty Metody. To po prostu taki go zaszczyt spotkał. No bo była też opowieść o chrzczeniu Mieszka przez świętego Wojciecha, ale to chyba ponoć legenda jest. Tak, mówię. Tak, no wyobraźmy sobie, że Wojciech, który urodził się w 956 roku, chrzci jako dziesięciolatek Mieszka, więc no, tutaj musimy jednak zwracać uwagę na różne rzeczy, jakkolwiek w tradycji, późniejszej tradycji średniowiecznej jeden z wątków właśnie tak to określał, bo oczywiście tutaj chronologia nie grała roli, grała waga osoby i stąd przypisywano między innymi chrzest świętemu Wojciechowi, ale wróćmy do tego pytania, które pan redaktor postawił, jest ono rzeczywiście pytaniem kluczowym i również w tej debacie, która toczy się w związku z rocznicą, jest to pytanie niezwykle ważne i często słyszymy wypowiedzi mocno nagłaśniane, że to nie wiadomo, czy Mieszko się ochrzył w 966 roku. Jeden z moich kolegów, pan profesor Przemysław Urbańczyk z Warszawy, w ogóle twierdzi, że Mieszko nie ochrzył się, w dzieciństwie się ochrzył, że nie pochodził z Piastów, tylko pochodził z dynastii Mojmirowiców. W ogóle wszystko nie tak. I ten Dietmar i ci inni to znaczy, nie wiedzieli. Właśnie problem polega na tym, że on nie podważył w żaden sposób wiarygodności Dietmara, Galla, Roczników, Widukinda i tak dalej, bo nimi się nie zajmował, tylko wymyślił własną koncepcję i starał się dopasować różne argumenty za tym, ale one nie mają podstawy źródłowej. Dla badania historii jednak czymś zasadniczym jest wiarygodność źródła i budowanie obrazu przeszłości właśnie na podstawie wiarygodnych źródeł. Ale to, co wiemy na pewno, to
pod, w tradycji rocznikarskiej, wiarygodnej, pod 966 mamy Mesko Dux Baptizatur, ewentualnie z wersją Mesko Dux Polonie Baptizatur, czyli książę Mieszko przyjął chrzest albo książę Mieszko Polski przyjął chrzest. I to jesteśmy pewni. Również Tytmar pisze, że Mieszko przyjął chrzest właśnie po Orzenku z Dobrawą. Również tradycja dynastyczna, że Mieszko przyjął chrzest właśnie biorąc za żonę Dobrawę. Również Widukind nam mówi najpierw o Mieszku jako pogańskim, a w 967 roku mówi nam już jako przyjacielu cesarza, co oznacza, że był władcą chrześcijańskim. Więc mamy cały szereg źródeł, które pozwalają nam tutaj postawić kropkę nad i wiemy kiedy. Wiemy kiedy. Wiemy, że i wiemy kiedy. Że czy wiemy gdzie. I nie wiemy gdzie i nie wiemy, kto był szafarzem. A więc nie znamy miejsca. Z sekwencji rocznikarskich Dubrawka ad Meskonem Veni, Dmesko Dux Baptizatur, jednoznacznie można to interpretować, że ochrzcił się na terenie własnego państwa. No bo nie wyjechał, po tak, to ona nie wyjechał, przyjechała. Tylko ona przyjechała i ochrzcił się. A więc na terenie własnego państwa, no i tutaj mamy zróżnicowane późną tradycję średniowieczną, głównie od Jana Długosza, że to było w Gnieźnie jako to pierwsze miejsce. Natomiast badania nad grodami poznańskim, lednickim, gnieźnieńskim pokazują ślady po baptysteriach w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim. Ślady po baptysteriach właśnie z tego czasu, około roku 965-966, na podstawie różnych analiz. Wczoraj byłem na takim wykładzie profesora Andrzeja Buko, archeologa wczesnośredniowiecznej Polski, który dokonał całego bilansu jeszcze w oparciu o aktualny, współczesny stan badań archeologicznych nad początkami i nad właśnie przyjęciem chrztu. I wyraźnie tutaj zaznacza te dwa miejsca i ślady po baptysteriach właśnie. Gnieźnie nieszczęśliwi. Natomiast gnieźnie nieszczęśliwi, bo tych śladów nie udało się odkryć, jakkolwiek nie można do końca wyeliminować. A więc pozostaje nam to miejsce niepewne, jakkolwiek poprzez te argumenty natury archeologicznej prawdopodobne, a więc Poznań, Ostrów Lednicki i na trzecim miejscu Gniezno. Natomiast nie znamy szafarza, czyli kto udzielał sakramentu. Tutaj też mamy tylko, możemy się domyślać, że albo był to jeden z misjonarzy, który przybył wraz z Dobrawą, ponieważ pierwszym biskupem został Jordan, on mógł być już tym misjonarzem i on mógł udzielać chrztu, ale mógł to być także zaproszony biskup i tym biskupem mógł być biskup, który organizował misję do Polski, mianowicie biskup ratyzboński, dlatego że Czechy nie miały własnego biskupa i misjonarze... Przez 100 lat od przyjęcia chrztu nie miały biskupstwa Czechy. A biskup Michał, ówczesny biskup ratyzboński, musiał dać misję kanoniczną misjonarzom, którzy wraz z Dobrawą przyszli do państwa mieszkowego. Takie obowiązywały zasady, więc mógł on być tym, który udzielał chrztu, jakkolwiek nie mamy o tym informacji, nie wiemy, kto był ojcem chrzestnym. Tutaj też można spekulować, może brat Dobrawy, Bolesław II, nie wiemy, kto był matką, nie mogła być Dobrawa ze względu na fakt małżeństwa, tutaj to, tego Kościół przestrzegał. Więc cały szereg elementów jest nam nieznanych i tutaj nie mamy. Tutaj tylko wyraźnie możemy mówić, że pewne domysły, natomiast nic pewnego. A jak, ale tym niemniej pewne jest, że się odbyło i tak. Miało no, fundamentalne konsekwencje, o których jeszcze kilka słów na pewno będziemy chcieli powiedzieć. Przede wszystkim jak... Co było potem? Jak przebiegała chrystianizacja Polski? Bo moment ochrzczenia władcy, no to oczywiście początek wszystkiego i otwarcie drogi, ale co wiemy o następstwach takich, o tym pierwszym etapie chrystianizacji Polski? Zresztą stosunkowo trwałej, bo
mimo tego, że opisywał pan profesor najazd Brzetysława i straszliwe zniszczenia, jakie za sobą pociągnął, ale właśnie również kroniki z tego okresu mówią, że wtedy chrześcijaństwo już, mimo zniszczenia państwa, chrześcijaństwo nie dało się już, tak, trzymało się mocno. Na tych obszarach, które nie były wyludnione. Rzeczywiście, tutaj mamy problem, który też w takiej publicznej debacie się nam pojawia, bo częstokroć kąśliwie wyrażają się niektórzy, że przecież nie było chrztu Polski, no bo jak wyobrazić sobie chrzest Polski? Był chrzest Mieszka. Ale chcę zwrócić uwagę, że oczywiście to jest pewien sposób myślenia. Mieszko przyjął chrzest, i ten chrzest, tak jak pan redaktor zauważył, przełożył się również na chrystianizację jego poddanych. Proces wyglądał w ten sposób, że po przyjęciu chrztu przez Mieszka jego najbliższe otoczenie przyjęło chrzest. I to była kwestia kilku miesięcy, jeszcze może nawet 966 roku. I roku 967. Dlatego, że mamy pewną analogię węgierską, bardzo ważną. Książę węgierski Gejza przyjął chrzest 8 lat później, w 974 roku. Chrzcił go, i tutaj jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, biskup misyjny Bruno Sankt Gallen, mnich benedyktyński. I po 2 latach on złożył relację jako misjonarz, czego dokonał na Węgrzech w ciągu tych 2 lat. I napisał w ten sposób: ochrzciłem księcia i jego syna, czyli Stefana Wielkiego. A potem w ciągu tych 2 lat ochrzciłem 5000 możnych Węgrów. Co oznacza, że ochrzcił całą elitę, bo ochrzcił 5000 wojów, dostojników węgierskich wraz z ich rodzinami, czyli to należy jeszcze pomnożyć, bo liczył od głowy rodziny. Właściwie więc nic innego nie robił, tylko chrzcił. Tak, to znaczy uczył prawdy wiary i chrzcił. Taki, na tym polegała jego misja. I w państwie Mieszka ten proces wyglądał tak samo. Dlatego, że nie sposób sobie wyobrazić prośby Mieszka i jego intensywnych zabiegów o pozyskanie biskupa dla całego państwa, gdyby elita nie była ochrzczona. Dlatego, że elita by się temu sprzeciwiała całkowicie. Żeby tutaj jeszcze dać pewien kontekst, to wcale chrzest monarchy nie musiał oznaczać chrztu państwa i elity. Mamy taką sytuację z bardzo bliskiego sąsiedztwa, mianowicie regentka Rusi kijowskiej, Olga. Kiedy Światosław, wymieniony przeze mnie przed jakimś czasem, był małoletni, pojechała do Konstantynopola. I tam rzeczywiście się nawróciła na wiarę chrześcijańską, przyjęła chrzest, została obdarowana przez ówczesnych cesarzy, wróciła na Ruś, ale bojarzy, czyli Waregowie, powiedzieli nie. Nie ochrzcimy się, nie przyjmiemy wiary. Nie pozwolimy także chrystianizować poddanych. Światosław, który wtedy dochodził do lat sprawnych, czyli mniej więcej do 14 roku życia, stanął po stronie bojarów, koniec. Nie było chrystianizacji. Olga nawet jest świętą w kościele prawosławnym, ale nie przełożyło się to, mimo że przyjęła chrzest, mimo że rządziła wtedy Rusią, elita powiedziała nie. I nie było chrystianizacji. Dopiero 987-988, kiedy Włodzimierz przyjął, ale bojarzy powiedzieli wtedy tak, Kniaziu, pójdziemy za tobą, bo mamy zapisany bardzo obszerną relację właśnie o tym w latopisie Nestora. To kapitalnie pokazuje, że bardzo Mieszko kupiecki zresztą ich stosunek do przebierania między wyznaniami, tak, które były do rozważenia. Ale równocześnie rzecz bardzo istotna jest, że cały czas Włodzimierz jest w relacji z bojarami i zawsze jak się doszło do tej zasadniczej decyzji, z czyich rąk przyjąć chrzest, czy w ogóle przyjąć i z czyich rąk, no to zawsze bojarzy dali swoją akceptację. I ja sądzę, że też Mieszko, kiedy Dobrawa przybyła, to również był ten moment, kiedy zyskał akceptację
ze strony elity polańskiej. Dlatego, że nie widać jakichkolwiek tarć wewnątrz monarchii piastowskiej między elitą polańską a Mieszkiem. Nic tutaj, a źródła niemieckie byłyby wyczulone na tą kwestię. Dietmar by tego nie odpuściłby tak tego Dietmar, na pewno. Spotykamy się w Krakowie, więc nie może zabraknąć tego pytania, bo jest to pytanie o zagadkę w istocie. Dlatego, że z jednej strony wiemy, że państwo Wiślan znalazło się w zależności od państwa wielkomorawskiego, potem od Przemyślidów, od potęg tamtego świata chrześcijańskich. Wiemy, że jakiś niewymieniony z imienia książę wiślański nie do końca dobrowolnie został ochrzczony. Innymi słowy, są jakieś przesłanki, są też wzmianki o misji Cyryla i Metodego na tym obszarze. I można by domniemywać i pewnie by to dogadzało naszej małopolskiej potrzebie ważności, że a nuż byliśmy wcześniej chrześcijanami tutaj od tych Wielkopolan tam, Polan. Więc tyle tylko, że są z tym jakieś trudności. To znaczy niby wszystko pasuje, ale jednak wcale nie ma takiej pewności, czy przed przyłączeniem do państwa Piastów obszary dzisiejsze Małopolski, Krakowa były schrystianizowane. Na pewno możemy powiedzieć jedno, że Małopolska i Śląsk, czyli plemię Wiślan, rozległe, duże plemię siedzące nad Górną Wisłą, najpewniej z ośrodkiem krakowskim jako centrum tego terytorium i plemiona śląskie ze Ślężanami jako głównym, miało szczęście wejść w obręb świata chrześcijańskiego w stosunku do Piastów prawie 90 lat wcześniej. Więc to dogadza naszej dumie jednak mimo wszystko i potrzebie ważności. Tutaj bym tego nie zaprzeczał. Dlatego, że jak słusznie pan redaktor zauważył, książę wielkomorawski Świętopełk po roku 875, bo rok wcześniej zawarł układ z Ludwikiem Niemieckim, Forchheim, i ustabilizował swoją sytuację w stosunku do cesarstwa karolińskiego, w szczególności zaś do Ludwika rządzącego wschodnią częścią cesarstwa, mógł swoje siły potężnego już państwa wielkomorawskiego, chrześcijańskiego, w którym działał jako arcybiskup Święty Metody wówczas, jako arcybiskup Moraw, działał bardzo skutecznie, pokusić się o narzucenie zwierzchnictwa pogańskim Wiślanom, o którym księciu, nieznanym nam z imienia, w żywocie Świętego Metodego, powstałym po roku 885, a więc bardzo blisko wydarzeń, informację, że tenże książę szkody chrześcijanom wyrządzał, co możemy się domyślać, że łupił terytoria wielkomorawskie, napadając ze swoimi ludźmi, i że Metody posłał do niego poselstwo z takim oto przesłaniem, które jest zapisane w formie proroctwa. To jest bardzo istotne. W takim cyklu trzech proroctw. Otóż dokładnie tak. Dobrze by było, synu, abyś przyjął chrzest dobrowolnie w ziemi swojej. Na swojej ziemi. Inaczej bowiem będziesz w niewolę wzięty i ochrzczony w ziemi cudzej. I mamy właśnie, ponieważ to jest takie poselstwo w formie proroctwa, dobrze by było, synu, gdyby się ochrzcił dobrowolnie na swojej ziemi, inaczej będziesz w niewolę wzięty i ochrzczony w ziemi cudzej. Z dopiskiem tak się też stało, co miało poświadczać wiarygodność proroczego daru świętego Metodego, ale historycznie wynika z tego jeden fakt, że ów książę pogański przyjął chrzest i został podporządkowany wielkim Morawom. Tutaj oczywiście przyjął chrzest pod presją. Niemniej jednak musiał otworzyć swoje państwo na misjonarzy wysłanych przez świętego Metodego. I to jest dla nas istotne. Tylko że ci misjonarze działali stosunkowo krótko, niecałe 10 lat, może 8,
Natomiast po śmierci Metodego Świętopełk odwrócił się od uczniów Metodego, wypędził ich ze swego państwa, oni się schronili w Bułgarii. Przyjął duchownych łacińskich z Bawarii, którzy nie mieli takiej siły oddziaływania, byli mniej liczni. No i teraz, czy kontynuowali tę misję, ale i tak jeszcze, gdyby nawet ją rozpoczęli, to ta misja trwała krótko, dlatego że Węgrzy zniszczyli Wielkie Morawy. Rozbili to państwo, po prostu doprowadzili do jego zagłady. Nie wiemy, co dzieje się z Wiślanami, czy tam przetrwało chrześcijaństwo, to właśnie... Czy w ogóle się zdążyło rozwinąć? Czy zdążyło się rozwinąć? Bo jest tutaj... to pytanie o brak, tak, o brak z tego śladów. Czasu pochówków tak. szkieletowych. Tak, czy... brak pochówków szkieletowych z tego... sposobu chowania. Tak, i też jeszcze jakby innych śladów, bo nie udało się mimo intensywnych poszukiwań odkryć jakichkolwiek śladów po świątyniach, które by były w tym czasie wybudowane właśnie w Krakowie okresu wielkomorawskiego. Oczywiście może jeszcze nie natrafiliśmy na te ślady, ale naprawdę wiele tutaj archeolodzy czynią wysiłków, żeby to zidentyfikować. No i potem, po upadku Wielkich Moraw, mamy taki okres kilkudziesięciu lat, po 906 roku, mniej więcej do roku 940, po którym Bolesław Czeski w sojuszu z Wieletami zajmuje Śląsk i zajmuje Małopolskę. Tylko Czechy również nie miały własnego biskupstwa, korzystały z duchownych, którzy znali język słowiański, którzy byli przygotowywani do posługi w Ratyzbonie. Część z nich była Czechami, ale to chrześcijaństwo czeskie, o czym świadczy działalność świętego Wojciecha w samej Pradze, mimo że od Bożywuj przyjął chrzest tak samo jak tenże książę Wiślański około 875, bo wtedy też Świętopełk narzucił mu zwierzchnictwo Bożywojowi i Czechom, to przecież było wielożeństwo, z którym walczył Wojciech niezwykle intensywnie. Wśród elity, wśród możnych, którzy powinni wokół księcia, książę zresztą Bolesław akceptował to wielożeństwo, i to nam pokazuje, że to chrześcijaństwo czeskie, jakkolwiek ono funkcjonowało, to jednak bardzo słabo wniknęło jeszcze w struktury społeczeństwa czeskiego. I teraz, czy w tym okresie między 940, kiedy Małopolska i Śląsk dostają się pod panowanie czeskie, do momentu, kiedy Mieszko przejął te ziemię po załamaniu się sojuszu, po rozejściu się dróg Polski i Czech, to nastąpiło w roku 984-985. Ten sojusz, który został zawarty w 965, rozpadł się po 20 latach. To też długo trwało. Mieszko był tutaj dosyć taki ostrożny, wierny w tych działaniach, współdziałał z bratem, najpierw z ojcem Dobrawy, a później z bratem Dobrawy. Dobrawa zmarła w 977 roku, dosyć szybko, ale nadal pozostawał do 985 roku lojalny wobec. Natomiast później się ten układ rozpadł i Mieszko zaczął przejmować najpierw części Śląska, a około roku 990 resztę Śląska i najpewniej Małopolskę. I teraz, czy przez te 50 lat, na ile to chrześcijaństwo czeskie, to znaczy przy pomocy duchownych łacińskich, zdołało oddziaływać na Małopolan, i na, czyli na Wiślan i Ślężan. Na pewno te oddziaływania były, zresztą o tym świadczy chociażby kult świętego Wacława i katedra krakowska. Pierwszy patron to jest święty Wacław, dopiero później jest święty Stanisław, no bo ze względów zrozumiałych. Gdzie by się nie rozejrzeć, to korzenie czeskie były. Wykopywać. Oczywiście wczoraj byłem świadkiem, że jednak badacze cały czas nie potrafią na Wawelu, który jest pod tym względem niezwykle interesujący, dlatego że z właśnie przełomu X i początku XI wieku ma co najmniej 8 budowli sakralnych już. Ale cały czas archeolodzy, historycy architektury
spierają się, czy któryś z nich może pochodzić z okresu czeskiego. Cały czas nie mamy tutaj pewności, jakkolwiek jest takie przekonanie, że no, coś na że pewno coś musiało być wybudowane w czasach czeskich, jakaś świątynia na Wawelu, gdzie był sprawowany kult właśnie w ciągu tego półwiecza. No kiedy, i to jest, oczywiście to ma swoje, powiedzmy, jakieś uzasadnienie dla tego związku, więc na pewno Wiślanie, na pewno Ślężanie z chrześcijaństwem spotkali się dużo wcześniej, natomiast jakby przenikanie dopiero zaczęło się intensywne właśnie w momencie, kiedy w 1000 roku powstało biskupstwo, mimo że oczywiście są koncepcje, że tutaj wcześniej było biskupstwo, ale nie są one do jakiegoś racjonalnego utrzymania, ale w roku 1000, tak jak powstała metropolia, powstało biskupstwo w Krakowie, pierwszym biskupem został Poppon, znamy później jego następców i co ciekawe, właśnie Małopolska, biskupstwo krakowskie jako jedyne przetrwało tę zapaść wywołaną najazdem Wrzetysława. Tak, ominął Małopolskę. Tak jest. I tu i Kościół, i biskupstwo, i chrześcijaństwo, i duchowni przetrwali. W oparciu o to Kazimierz Odnowiciel odbudował cały Kościół Polski, w oparciu o Kościół Krakowski. Właśnie ocalały z tej zagłady. I to już jest kwestia bezdyskusyjna i możemy stąd czerpać dumę, satysfakcję. Mógłbym jeszcze zadać jakieś pytania, ale myślę, że nadużyłbym Państwa cierpliwości i proponuję, być może się okaże, jeśli z Państwa pytań, komentarzy, to nie wyniknie, to ja na koniec jeszcze ewentualnie jedną tam rzecz trzymam za nadrzu, ale myślę, że czas najwyższy umożliwić Państwu czynny udział w tym spotkaniu. Zapraszam, kto chciałby skomentować, dopytać, to właśnie jest ten czas. Zachęcam. Bardzo proszę. Mikrofon się już zbliża. Tak, celem uniknięcia sprzężeń stanę bardziej w kątku. Otóż chciałem się dopytać o... Dokładnie. O, bardzo dobrze teraz. Chciałem się dopytać przede wszystkim o te słynne żony mieszkowe przedchrześcijańskie i to nie ze względu na śmiech pana redaktora, tylko ze względu na to, że jak nie trudno się domyśleć, skoro małżeństwo z Dobrawą zostało zawarte z przyczyn dynastycznych mimo wszystko, sojusz, wcześniejsze małżeństwa też mogły nieść za sobą. No przecież każda z tych żon, jeśli były, miała swoich krewnych. Oni na pewno nie byli pierwszymi lepszymi pomywaczami, ani średnim oraczem. Raczej to była właśnie elita mieszkowa, jeżeli to byli jego bliscy współpracownicy. I trzeba było niesłychanej odwagi, żeby to towarzystwo rozgonić i przyjąć jedną żonę. Dziękuję. To jest rzeczywiście bardzo interesujące pytanie, bardzo interesujący problem, bo mamy to zapisane w tradycji dynastycznej, czyli gallowej, że przed nawróceniem się i zawarciem małżeństwa z Dobrawą Mieszko 7 żon zażywał. Tak, 7 żon zażywał. I tutaj Dobrawa też wyraźnie postawiła warunek, że nie podzieli łoża, dopóki nie przyjmie chrztu, czyli jakby również nie wyrzeknie się błędów pogaństwa, czyli wielożeństwa. No bo tak by należało to również rozumieć. Ma pan rację, że tutaj ten powód zawarcia małżeństwa dynastyczny, czyli związany właśnie z sytuacją państwa sojuszem jest, bo tak te układy wyglądały, ja nie nazwałem tego układem małżeństwem dynastycznym, ale wynikające jakby z układu politycznego i tutaj jest stuprocentowa racja. W średniowieczu bardzo trudno znaleźć małżeństwo wśród dynastów, które nie miałoby właśnie tego charakteru.
I co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Nawet jeśli pojawiała się między małżonkami autentyczna miłość, autentyczne oddanie, takie bardzo głębokie oddanie, autentyczna miłość, to ona jakby rodziła się dopiero w wyniku spotkania się małżonków. Tutaj mówię o przykładzie, który jest powszechnie znany, Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka. Jest cały szereg jeszcze innych przykładów, gdzie ta miłość się rodziła i ona była, ale z reguły one były pojmowane w charakterze jakby interesu monarchii, interesu państwa, interesu dynastii też. Natomiast wróćmy do tego, więc żony te mogły albo pochodzić właśnie od sąsiadów plemiennych Mieszka, albo nawet z tych plemion, które weszły w skład państwa na takiej zasadzie, albo z elity polańskiej. Ale oczywiście to są wszystko nasze przypuszczenia wynikające jakby z kontekstu historycznego, bo tylko w oparciu o to nie mamy żadnych innych informacji, także nie mamy żadnych informacji o potomstwie z tych właśnie... A musiało być. A powinno być, powinno być. Jakkolwiek profesor Kazimierz Jasiński, wybitny genealog, twierdził, że to był krótki czas, że Mieszko był jednak stosunkowo młodym człowiekiem, tak między 935 a 940 rokiem. Tak przypuszczał. I to też jest tylko przypuszczenie. Tutaj wyraźnie mówię, co jest pewne, co jest przypuszczenie. Natomiast jest niezwykle fascynujące, że Mieszko, przyjąwszy chrzest, jest mężem jednej żony. Jest mężem Dobrawy i potem po jej śmierci, 3 lata po jej śmierci, nie zaraz po jej śmierci, 3 lata po jej śmierci, żeni się z Odą, zresztą córką Teodoryka, margrabiego Marchi Północnej, a więc z kręgu panów saskich. Właśnie tutaj jakoś ci, którzy mówią, że ten Mieszko był tak sprytny wobec cesarstwa, tego faktu nie zauważają. Ale to nie chcę wchodzić w ten wątek, tylko chcę podkreślić, że Mieszko znakomicie potrafił się znaleźć w sensie politycznym w świecie chrześcijańskim, także w kręgu panów saskich, w kręgu panów cesarstwa, i w taki sposób prowadzić politykę, by wzmacniać swoje państwo piastowskie. Więc tutaj jeszcze tylko dopowiem, paradoksalnie ci, którzy mówią, że Mieszko zawiązał sojusz z Czechami po to, żeby jakby wzmocnić się przeciwko cesarstwu, paradoksalnie jest odwrotnie. Właśnie wiążąc się ze światem chrześcijańskim, Mieszko, i wiążąc się z Ottonem jako jego przyjaciel, czyli uznający władzę cesarską, wzmacniał swoje państwo, bo od tego momentu cesarz nie miał argumentu, żeby atakować to władztwo, lecz je ochraniać. No tak, bo jeśli Mieszko uznawał zwierzchność cesarza, a on ją uznawał... To były relacje lenne po prostu. To nie, tu były relacje tybutarne. Tybutarne. Tak, tu były relacje trybutarne. Na znak tego, że Mieszko uznawał, o czym mamy informację z Titmara, płacił trybut aż do rzeki Warty. Tutaj zastanawiamy się, z jakiego terytorium, najpewniej z zachodniej części Wielkopolski, płacił trybut, i co do tego nie ulega wątpliwości. Ale właśnie tutaj mamy to wyraźne przejście. Ten okres wielożeństwa Mieszko zostawia w momencie, kiedy przyjmuje chrzest, kiedy żeni się z Dobrawą i przyjmuje chrzest. I tutaj mamy go w pewnym sensie jako człowieka wyjątkowego, bo ani Titmar, który bardzo, że tak powiem, pochlebnie wyrażał się o Mieszku i jego rodzinie, o małżeństwie z Dobrawą, a później także z Odą, nie ma cienia informacji, a trzeba dodać jedną rzecz, że Titmar dosyć dobrze był poinformowany o rodzinie Mieszka, ponieważ ojciec Titmara, graf Zygfryd z Walbeck, dostał się do niewoli Mieszka po bitwie pod Cedynią. I no, wraz z margrabią Hodonem. To jest rzecz również niezwykle ciekawa, że
że Tytmar jakby nawet z tradycji rodzinnej wiedział o Mieszku jako księciu, także interesował się tym. Zresztą już był człowiekiem dojrzałym, kiedy Mieszko umierał, a więc te informacje, które czerpał z kręgu magdeburskiego, a ono przecież było niezwykle zainteresowane tym, co dzieje się w monarchii Piastów, te informacje, nie ma cienia informacji, żeby Mieszko miał konkubiny, żeby hołdował jeszcze tej tradycji pogańskiej, żeby utrzymywał jeszcze nałożnice pogańskie. Nie właśnie. Także tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Zapraszam. Ale mnie akurat w tym wypadku znacznie bardziej interesowało to, że całe to właśnie 7 żon, wszystko jedno, czy ich było 7, czy inna ilość, ich rodziny jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności, wiedząc już, z czym się wiąże małżeństwo z Dobrawą, nie upomniały się o upokorzenie swoich córek, sióstr, etc. Tak, tutaj nie mamy śladów, żeby był jakiś konflikt poważny. Ma pan rację, że tutaj naturalnie powinny się te rody czy te plemiona upomnieć, ale albo siła Mieszka już była tak znacząca, że po prostu nie widzieli szans, żeby cokolwiek tutaj w jakiś sposób podejmować konfrontację z Mieszkiem. Więc to też trzeba jakby, myślę, ten fakt uwzględnić. A jeśli miał jeszcze poparcie drużyny, co do tego, to właściwie nie było argumentu, czy możliwości, żeby podejmować taki konflikt. Możemy pospekulować. Jeden z braci bądź ojców miał wątpliwości i źle skończył, a reszta już nie próbowała. Może tak po prostu. No, ale zgaduj. To gdyby coś było, pan profesor by o tym wiedział. No w przypadku Sławnikowiców nie, 3 zostało, bo został święty Wojciech, przyrodni brat Radzim Gaudenty i został Sobiesław, który wtedy, kiedy była rzeź w Liwicach, on był na wyprawie na Połabiu razem z Bolesławem wspierającym Ottona III, małoletniego jeszcze, znaczy już nie małoletniego, bo już objął władzę, wtedy miał 15 lat. I dzięki temu ocalał. Natomiast wszystkich pozostałych 5 braci, wszyscy zostali wymordowani. Tak. Pytania, komentarze, zapraszam. Panie profesorze, mnie ciągle zastanawia słowo pisane. W momencie, kiedy Polska przyjęła chrzest, Mieszko przyjął chrzest, załóżmy, że pozostali mieszkańcy Polski, Polanie, chrzest przyjmowali w ciągu kilku miesięcy. Skąd duchowni mieli ewangeliarze? Bo msze na pewno były odprawiane w oparciu o słowo pisane, o Ewangelię. Kto dostarczał dla tych nowo ochrzczonych duchownych Pismo Święte? Tak, to jest bardzo pytanie, proszę, o wyposażenie i tutaj muszę tylko pewną rzecz jeszcze dopowiedzieć. Mianowicie w ciągu tego okresu po przyjęciu chrztu przez Mieszka elita w ciągu kilkunastu miesięcy została ochrzczona, natomiast chrzest ludności mieszkającej poza wielkimi grodami czy w grodach bardziej oddalonych od wielkopolskiego centrum, tutaj ta akcja chrystianizacyjna była rozłożona na wiele lat i mamy też relację Tytmara na ten temat, że biskup Jordan, to biskupstwo powstało w 968 roku, Jordan zmarł w 984, i Tytmar pisze za jego pontyfikatu, że wiele natrudził się Jordan, aby doprowadzić poddanych Mieszka do wiary Chrystusowej. On dokładnie napisał, do uprawiania winnicy pańskiej, ale to takim językiem metaforycznym. W oparciu o tę jego relację wiemy, że prowadził systematyczną akcję chrystianizacyjną. Tylko jak wyglądała wówczas akcja chrystianizacyjna? Otóż ludność była zwoływana do danego grotu.
i misjonarze, którzy znali język słowiański, przez kilkanaście dni wykładali podstawowe prawdy wiary. I potem następował chrzest tej ludności, która słuchała o tych prawdach wiary. A potem jeszcze przez kilkanaście dni pouczali ich o dekalogu, czyli jakby o normach, które podstawowych normach, które wyznacza nowa wiara, i nauczali ich modlitw. I nie było tak, że z nimi zostawał misjonarz czy jeden z duchownych, który prowadził nadal wśród nich w języku ludu, czyli w języku słowiańskim, katechezę, umacniał ich wiarę, sprawował nabożeństwa. To było możliwe tylko najpierw w tych zasadniczych grodach wielkopolskich, gdzie książę od razu budował świątynie, niewielkie najpierw, i przy nich w sposób stały. Tutaj sprowadzano księgi oczywiście w języku łacińskim, ponieważ z kręgu ratyzbońskiego te księgi, żadna z nich się do naszych czasów nie zachowała, z późniejszych czasów się zachowały księgi, dopiero z XI wieku. Natomiast z tego czasu nie mamy, mamy na przykład okucie znalezione w Poznaniu, na Ostrowiu Ledickim, właśnie w kręgu tych kaplic pierwszych przy rezydencjach, czyli przy palacjach. I to są ślady po księgach liturgicznych właśnie z tego najstarszego okresu. I liturgia była sprawowana oczywiście w języku łacińskim. Natomiast katecheza, wykład prawd, wiary, Ewangelii był w języku słowiańskim. Natomiast też niewielu duchownych, bo Czechy nie miały własnego biskupstwa, więc też niewielu było czeskich duchownych. Oni byli potrzebni w samych Czechach. Więc pozyskanie większej grupy duchowieństwa na potrzeby rodzącego się Kościoła było jednak długim procesem. I najpierw to dotyczyło jednak centrum państwa Wielkopolski. To widać właśnie, przypominam to wczorajsze spotkanie z profesorem Buko, bo pokazywał właśnie cmentarzyska wielkopolskie z X wieku, gdzie mamy pochówki szkieletowe, które świadczą o tym, że odstępowano od obyczaju pogańskiego, bo pochówek pogański to był ciało palny, spalano ciało. Oczywiście archeolodzy, ponieważ były wyposażenie dla tego grobu, ale ciało spalano, więc potrafią powiedzieć, gdzie funkcjonuje już jakby chrześcijański obyczaj grzebania zmarłych, czyli ciała, bo mamy właśnie odkrywane pochówki szkieletowe. Z drugiej połowy X wieku, wyraźnie właśnie przy tych głównych grodach, przy tym centrum. I to jest ten ślad, który nam poświadcza wnikanie chrześcijaństwa w czasach Mieszka i jego następcy, bo do tej pory jakby cały czas mówiono, że nie ma pochówków szkieletowych z X wieku, dopiero z XI wieku. Jednakże te pochówki są i tutaj wyraźnie mamy dowody na to archeologiczne, ale one są głównie skoncentrowane wokół jednak tego centrum. Natomiast sprawa chrystianizacji ludności była sprawą ilu duchownych Mieszkowi uda się sprowadzić, jego następcą, ile kościołów wybudować, bo kościół był na całkowitym utrzymaniu monarchy. Nie kto inny, tylko książę budował, tylko książę sprowadzał, wyposażał i utrzymywał, bo wtedy jeszcze nie było tak, że kościół otrzymywał dobra ziemskie. Nie, to jest dopiero właśnie po tym załamaniu, czasy Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Szczodrego i następców, kiedy następuje uposażenie kościoła w ziemię, żeby kościół był jakby niezależny od skarbu monarszego. Natomiast tutaj to były początki i to był oczywiście działanie Mieszka było bardzo tutaj konsekwentne i gorliwe, żeby maksymalnie wzmocnić to chrześcijaństwo i zaszczepić je w swoim państwie. No ale wiadomo było, że to nie jest tak, że w ciągu jednego roku uda się. Zresztą, kiedy popatrzymy współcześnie na kraje misyjne, ile trzeba wysiłku, żeby wykształcić duchownych miejscowych, a misjonarzy nie da się sprowadzić zbyt wielu, bo to jest kwestia
różnego, tak jak i wówczas, różnego rodzaju barier, chociażby bariery językowej. Co z tego, że duchowny niemiecki z głębi cesarstwa, nie znający języka słowiańskiego i nie chcący się go nauczyć, przybył tutaj, skoro mówił i odprawiał wyłącznie po łacinie, a nie mógł znaleźć komunikacji z poddanymi Mieszka, żeby ich katechizować, żeby im głosić prawdy wiary, żeby właśnie objaśniać Ewangelię. Więc to jest taki problem bardzo zasadniczy, który musimy sobie uświadomić, żeby jakby bardziej mieć taki obraz tego procesu chrystianizacyjnego. I dodam, że on wtedy jest intensywny, kiedy właśnie w XI-XII wieku powstaje coraz więcej kościołów i takim dla historyków, takim momentem, gdzie prowincja poza ośrodkami grodowymi, a potem miejskimi staje się chrześcijańska, to są kościoły parafialne. W XIII wieku ich na ziemiach polskich jest 3000. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście w wieku XII jest ich 1000, a potem mamy taki skok, jest ich 3000. I to jest, kiedy Kościół staje się dostępny w niedzielę, kiedy jest obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej, a po Soborze Laterańskim IV 1215 mamy sformułowane te podstawowe obowiązki, że katolik, chrześcijanin powinien raz w roku się wyspowiadać u swego proboszcza i co najmniej raz przyjąć Eucharystię. To jest 1215, IV Sobór Laterański to wprowadził. I w Polsce to właśnie w tym momencie jakby, oczywiście to jest wynik długiego procesu, kiedy powstaje ta struktura parafialna i wtedy rzeczywiście na prowincji widzimy tutaj to chrześcijaństwo już bardziej ustabilizowane, pogłębione. Natomiast wiadomo, że są miejsca, gdzie w XI wieku są cmentarze szkieletowe, bardzo to jest dobrze widoczne, czy mamy kościoły, czy mamy także klasztory, które pracują. No, Kraków jest czymś wyjątkowym, ma kilkadziesiąt świątyń i ma jeszcze otoczenie właśnie z tyńcem, benedyktynami, potem z mogiłą cystersami na początku XIII wieku i narastającymi fundacjami właśnie zakonnymi jako ogromne centrum życia religijnego i życia chrześcijańskiego. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej... A ma. Was zapraszam. Oczywiście moglibyśmy dyskutować godzinami na takie tematy, ale nie, chciałem się odnieść troszeczkę właśnie do tych kościołów i do sytuacji religijnej. No bo o ile wiem, archeolodzy mają bardzo poważny problem, żeby powiedzieć, jaki w ogóle był kult ten pogański na terenach państwa mieszkowego, ponieważ wszystko, co wiemy o bogach pogańskich, słowiańskich, to większość z Rusi. Połabia też. I też, dokładnie, tam, gdzie Niemcy sobie mogli porozmawiać. W archeologii też jest znany jeszcze drugi paradoks, czyli kiedy nie wiemy, jak nazwać dany przedmiot, nazywamy go przedmiotem kultowym. A więc na podstawie tego, co się wygrzebało z ziemi, też nie zawsze można powiedzieć wprost, że jak wyglądał dany kult. Dosyć powszechną rzeczą jest nazywanie zabawek dziecięcych właśnie przedmiotami kultowymi. To tak osobna rzecz. Natomiast jeżeli były te świątynie jakiekolwiek pogańskie i po nich nie mamy śladu, a podobnoż miało być ich dużo, to fakt, że tych wczesnych świątyń chrześcijańskich, o których na 100% wiemy, że ich było mało, wiemy co prawda, gdzie ich się powinno szukać, ale wiemy, że też ten teren był błyskawicznie też zabudowywany przez następców w sposób trwalszy. No cóż, czyli wiemy, że nic nie wiemy.
I jeszcze druga rzecz, jak wyglądało przenoszenie chrześcijaństwa w teren? No przecież mamy 5 braci męczenników, prawda? Oni zagościli w terenie, a ich śmierć wcale nie była taka do końca z przyczyn czysto nienawiści religijnej. Tak, zbóje po prostu. Napad. Dokładnie, napad rozbójniczy. Zbójecki. Miałem jeszcze trzecie pytanie odnośnie religii, ale akurat w tym momencie mi wyparowało z głowy, więc poproszę tylko o ustosunkowanie się do tego. Tak, tutaj jeśli chodzi o kult pogański, rzeczywiście ma pan rację, dlatego że wśród badaczy są takie 3 stanowiska. Mianowicie rzeczywiście zarówno w źródłach pisanych, poza oczywiście konstrukcją Długosza, ale to jest jakby odrębna sprawa, zresztą podejmuje to, żeby w książce, żeby czytelnik... Osobny rozdział tak, o Długosz. Żeby czytelnik, który sięga do Długosza, bo to jest częste, jego opis zarówno wierzeń pogańskich, jak i dzieła chrystianizacji, żeby mieć tutaj stosunek, jak historia, jak badania historyczne na ten temat mówią, to jest jego kreacja. Poza Długoszem nie mamy żadnych przekazów źródłowych, które by uprawniały nas do stwierdzenia, że na ziemiach polskich istniał świątynny kult pogański, świątynny, czyli z odpowiednią grupą kapłanów, z ściśle określonymi świątyniami, które są wybudowane wedle określonych założeń, z posągami bogów i kultem, który jest w nich sprawowany. To, co wiemy, jak słusznie pan powiedział, wiemy z terenów Rusi w oparciu o głównie latopis Nestora i wiemy w oparciu o źródła połapskie, wiemy w oparciu o żywoty świętego Ottona z Bambergu, tego, który ewangelizował i chrystianizował Pomorze w czasach Bolesława Krzywoustego i częstokroć przenoszą badacze sytuację z Połabia, gdzie wytworzył się kult świątynny, ale duża część z nich twierdzi, że pod wpływem chrześcijaństwa wytworzył się kult świątynny pogański. Właśnie, że to styk z chrześcijaństwem doprowadził do takiej transformacji pogaństwa słowiańskiego, że na Arkonie czy w Radogoszczy powstały świątynie, które powiedzmy służyły do takiego bardzo zorganizowanego, sprecyzowanego kultu pogańskiego. I te stanowiska są następujące. Albo przyjmuje się, że kult w oparciu o sytuację na Połabiu i na Rusi, że kult pogański, świątynny był czymś powszechnym w Polsce. Tylko problem jest i drugie takie stanowisko, które właśnie wynika z tego, że nie mamy żadnych realnych poświadczeń i archeologicznie nawet trwają wśród badaczy dyskusje czy na Ślęży, czy na Łysej Górze. Te pozostałości to są pozostałości po kulcie pogańskim, czy to są pozostałości, tutaj bardzo dobrze mi jest znana sprawa Łysej Góry, czyli Świętego Krzyża, gdzie nie ma najmniejszej pewności, że to jest pozostałość po jakimś kulcie pogańskim, a nie jest to pozostałość po umocnieniu, po refugialnej funkcji właśnie, czyli tej konstrukcji, której ślady tam pozostały. I nie ma rozstrzygnięcia i raczej nie będzie rozstrzygnięcia, bo wszystkie argumenty, chyba że coś zostanie jeszcze odkryte, ale tam to zostało dosyć dobrze zbadane. Nawet w takich 2 przypadkach, które są sztandarowymi przypadkami, nie jesteśmy pewni, czy to są właśnie ośrodki kultu pogańskiego, czy też ich funkcje były zupełnie inne, nie mówiąc już o tym, że w innych, niektórzy z badaczy próbują takie ślady po jednym palenisku w Gnieźnie interpretować jako miejsce ofiar. No ale jeśli się posłucha tego, co
czym są te ślady, to nabieram poważnych wątpliwości, bo to jest palenisko, które niekoniecznie musiało służyć do spalania ofiar. W tym miejscu mogło pełnić zupełnie inną funkcję. I to właśnie te... Jest oczywiście próba pogodzenia jeszcze tych stanowisk, a na to właśnie pośrodku uważa się, że skoro nie było świątyń, to każde wzgórze pełniło funkcje kultowe. I jest teraz za Eliadem taka fala wśród badaczy nawet państwa piastowskiego. Znajduje to wyraz w książce Michała Kary Pierwsze państwo Piastów, gdzie każde wyższe wzniesienie na terenie Wielkopolski jest traktowane jako miejsce, gdzie był sprawowany kult pogański. Na takiej zasadzie, że jest wzniesienie. No dochodzimy do sytuacji nieprawdopodobnej w sensie badawczej, no bo trudno, żeby skoro istnieje w sensie naturalnym ukształtowane wzgórze, żeby każde z nich traktować jako miejsce sprawowania kultu pogańskiego. Więc przyjmuję ostrożnie, skoro nie mamy poświadczeń, oczywiście kult był sprawowany przez całe plemię czy wspólnoty w obrębie plemienia, ale nie miał on charakteru właśnie ani świątynnego, ani nie było odpowiedniej grupy kapłańskiej. Nie ma tutaj zupełnie na ten temat żadnych śladów. I on był bardziej prymitywny po prostu, bardziej prymitywny. Więc tak to można. Oczywiście jeszcze się tutaj dodaje, że kościoły budowano w miejscach, gdzie był stary kult pogański, ale problem jest w tym, że nigdzie właśnie pod świątyniami chrześcijańskimi nie odkryto wyraźnych śladów, które by pokazywały, że tu była wtedy przed tym świątynia pogańska. Na tym też polega problem właśnie jakby w tym drugim pytaniu, które pan dodał. I pan jeszcze pytał, jak na prowincji ta wiara się wzmacniała. Więc tak jak mówię, no, to jest ten moment, kiedy tak, albo monarchia, albo możnowładztwo. W XII wieku, druga połowa XI, XII wiek ogromną rolę zaczynają odgrywać rody możnowładcze w państw monarchii Piastów i one fundują kościoły, poczynając od Palatyna Sieciecha, później Piotr Włostowicz, który jest, rzecz ciekawa, w tradycji fundatorem 77 murowanych kościołów, ale co ciekawe, w oparciu o pozostałości i badania możemy przypisać mu ponad 20 przez niego ufundowanych, w tym dwa wielkie opactwa wrocławskie, co pokazuje nam, jak ogromne zaangażowanie było Piotra Włostowica właśnie w tworzenie ośrodków kultu, także na prowincji, bo poza, w obrębie jego dóbr starał się jakby te miejsca, gdzie było więcej ludności, nasycać właśnie świątyniami i oczywiście sprowadzając duchownych, wyposażając odpowiednio. Bardzo dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję. Miałem jeszcze w zanadrzu pytania, których już nie zadam. Także prócz pytań zasadniczych również pytanie o tą tajemniczą postać Wichmana, ale myślę, że każdy, kto jest ciekawy niezwykłości tej postaci i jej roli poniekąd tak. W sprowokowaniu Mieszka do pewnych działań, może to znaleźć na przykład tu, zwłaszcza tu. Wydawnictwo Biały Kruk, które zresztą gości tutaj ze swoimi publikacjami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję państwu.